Nazywam się Wojciech Andrzejczak, jestem trenerem futbolu amerykańskiego. Mam przyjemność dzisiaj tutaj na zaproszenie Bydgoszcz Raiders prowadzić taką klinikę rozwojową dla nowych zawodników. Dzisiejsze zajęcia składają się z kilku części. Tak naprawdę zaczęliśmy od takiej części teoretycznej, gdzie tutaj prowadzący drużynę mówili o tym, jakie są cele Bydgoszcz Raiders na przyszły rok, tak, co już się udało zrobić. Tak. Ja też troszeczkę tłumaczyłem o tym, jak to powinno funkcjonować, tak, dlaczego zawodnicy powinni też się włączać w te działania organizacyjne. Tak. Też troszeczkę starałem się im powiedzieć ze swojego doświadczenia, jakie rzeczy warto robić, tak, żeby drużyna odniosła sukces, tak, że to nie jest tylko ten wysiłek na boisku, tak, ale to są też takie drobne rzeczy poza boiskiem, które skutkują tym, że drużyna odnosi sukces. Wchodzimy w okres przygotowań przed sezonem 2013. Taki kamp, jaki dzisiaj mamy, ma na celu uświadomienie naszych zawodników i jeszcze poszerzenie ich horyzontów futbolowych. Takie kampy, jest to nasz pierwszy kamp, nie jest to na pewno ostatni. Podczas przygotowań zimowych planujemy tych kampów kilka i chcemy walczyć o najwyższe trofea dzięki przygotowaniu między innymi na takich eventach jak dzisiejsze.